25 sierpnia 1943 roku. Czar pryzł. Znowu Paryż. Mam go zupełnie dosyć. Myślą jestem ciągle w jakimś domku, w jakimś miasteczku, gdzieś we Francji. Zazdroszczą Comte R. Został tam w swoim mrocznym pokoiku wynajętym u swojej starej niańki. Odgłosy ze świata dochodzą tam jak odgłosy zza ściany. Dzień i noc mają 24 godziny. Pomimo 3 tygodni odpoczynku czuję się zmęczony. Jestem zmęczony na zapas. Jestem zmęczony tym, że będę zmęczony. To ciągłe życie w czasie przyszłym. Zupełny brak teraźniejszości. To, co robi się w danej chwili, staje się automatycznie mało ważne. Wyczerpuje najbardziej. Ciągnie się siebie samego za włosy. Przeciąga się z siebie z dnia na dzień. Jak ciężki worek kartofli. Wyjechaliśmy wczoraj w południe. Serdeczne pożegnanie. Rowery obładowane. Jajka, kogut, masło. Żółwi znikło za zakrętem. Pozostał lśniący w słońcu pas asfaltu. Pociąg odchodził z Le Mans po 6 po południu. Mieliśmy dużo czasu. Jechaliśmy wolno, pijąc zachłannie resztki tych godzin. Droga prześliczna. Wysokie topole po bokach. Smukłe, kolumnowe. Gdzie indziej długa altana z niskich i rozłożystych platanów. Serpentyny na zboczach wzgórz i śpiące miasteczka. Przejeżdżając przez jakąś małą osadę, słyszymy cały komunikat z Londynu. Ici, Londres? Mówi znany głos przez otwarte okno. Stajemy i słuchamy. Na całej drodze jesteśmy tylko my. Domy są jak wymarłe. Pali słońce i jest taka cisza, że słychać szelest kąpiącej się w piasku samotnej kury. Rosjanie odebrali Charków. Rozpoczęta 5 lipca wielka ofensywa rozwija się. Spychają Niemców nad Dniepr. Pod górę wspinamy się wolno. Gdy dojeżdżamy do grzbietu, droga przeważa się, jak huśtawka z deski. Zjeżdżamy cicho, płynnie. Rząd drzew zamykający się przed nami otwiera się i ustępuje szybko na boki. Le Mans czuć z daleka. Zapach kurzu unosi się w powietrzu. Gdy wjeżdżamy do miasta, rozglądam się z nienawiścią. Comte R zaraził mnie swoim furieryzmem i wiejskim idealizmem. Telepiemy się po kocich łbach Le Mans, uciekając od szyn tramwajowych. Samochody z napędem na węgiel drzewny kopcą jak żelazka i wloką za sobą długie treny śmieci i kurzu. Od dworca kolejki wąskotorowej bucha żar rozpalonego słońcem żelastwa i ciągnie mdłym zapachem smarów. Upał. Po ulicach snują się ludzie spoceni i zakurzeni.